Cześć. Dziś chciałem pokazać wam, jak grać trzystrunowe arpeggia, które znaleźć możecie w języku muzycznym takich shredderów z lat 80., jak między innymi Yngwie Malmsteen czy Jason Becker. I nie tylko. Często posługują się nimi też gitarzyści Gypsy. Jeżeli chodzi o rękę lewą, to w opisie znajdziecie taba, w którym będą spisane takie podstawowe przewroty trójdźwięków molowych, durowych, akordu zmniejszonego i parę innych bonusów. Natomiast w filmie chciałbym się raczej skupić na ręce prawej, bo tam się dzieją różne dziwne czary. Wydaje mi się, że z perspektywy ręki prawej są one nieco bardziej skomplikowane niż takie duże sweepy przez 5-6 strun, a to dlatego, że zawartość sweepa w sweepie to zaledwie 50%. Najpierw pokażę wam, jak nie grać, jak wygląda najczęściej popełniany błąd w graniu takich rzeczy, a potem zaznajomię was z prawidłowym rozwiązaniem technicznym. Zapraszam. Najczęściej pojawiający się problem to to, że ludzie grają sweepa nie w tym kierunku, w którym powinni. Czyli grają coś w stylu dół, góra, góra, góra. Problem polega na tym, że jeżeli zagramy te trzy struny po kolei sweepem E, H, G, to moja kostka teraz jest schowana tutaj pomiędzy struną D a struną G, a za moment mam uderzyć strunę H. Jest to niemożliwe, ponieważ struna G stoi mi na drodze do struny H. Musiałbym podnieść nadgarstek, przeskoczyć ją, położyć kostkę na strunie H i kontynuować sweepa, co w szybkim tempie gwarantuje wam, że jest z perspektywy biomechanicznej niemożliwe do wykonania. Niektórzy też robią coś takiego, że starają się to ostatnie uderzenie do góry wyciągnąć ze strun rotacją, żeby móc spokojnie sobie usiąść z powrotem na strunie H, czyli robią coś w stylu. Ale szczerze mówiąc, nie spotkałem się z ani jedną osobą, która robi to czysto w szybkim tempie. W takim razie, jak zrobić to dobrze? Pattern jest następujący. Góra, pull off, góra, dół, dół, dół. I w tym momencie pattern nam się zapędla. Znowu góra, pull off, góra, dół, dół, dół. Cała magia zawarta jest w tym drugim uderzeniu do góry. Ono jest zagrane w bardzo specyficzny sposób. Gram góra, pull off i to drugie uderzenie do góry jest zagrane z rotacji, czasami z dodatkiem kciuka, ale o tym zaraz powiem, w taki sposób, że kostka wyskakuje ze strun, wyskakuje mi z tej struny H, znajduje się nad strunami. Mogę ją wtedy spokojnie położyć na strunie G i zagrać trzy kolejne dźwięki sweepem. Także właściwie ten pattern wygląda góra, pull off, wyskok i trzy dźwięki zagrane sweepem w tym kierunku. Tu jest jeszcze jeden taki gratisowy tip odnośnie kciuka. Generalnie jak popatrzycie sobie na gości, którzy dobrze grają economy picking w tym kierunku, od basów do wiolinów, to bardzo często pomagają sobie kciukiem w przejściach z jednej struny na drugą. To jest bardzo łatwo zauważyć u Malmsteena na przykład, że każde przejście z jednej struny na drugą to jest wyprost kciuka. To tego sweepa w pewnym sensie tak wygładza. U mnie ta sekwencja ruchów wygląda mniej więcej w ten sposób, że na tym pierwszym uderzeniu do góry mam zgięty kciuk, potem gram pull offa, potem go lekko rozszerzam i stopniowo prostuję, jak idę w tym kierunku. Nie wiem, czy to widać, ale tak robię. Musicie mi uwierzyć na słowo. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy robią to bez kciuka. Dla mnie osobiście ta część sweepowa jest dużo mniej komfortowa, jeżeli on jest zablokowany. Między innymi u Malmsteena możecie znaleźć też takie trzystrunowe arpeggia, w których zawartość sweepa w sweepie to właściwie 0%. One działają w taki sam sposób, właściwie to różnica jest taka, że pozbywamy się tej sweepowej części, czyli gramy góra, pull off, góra, dół. To ostatnie uderzenie do dołu to też jest właściwie wyskok z racji tego, że musimy z tej struny G wyskoczyć i trafić z powrotem na strunę E. No i ja to robię głównie prostując nadgarstek, po prostu zamiast grać w ten sposób gram prostując go
Kostka znajduje się nad strunami i mogę z powrotem wrócić na strunę E. Góra, pull off, góra, wyskok, dół, wyskok. Dziękuję Wam za dobrnięcie do końca filmu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli go gdzieś szerniecie, ponieważ szczerze mówiąc kończą mi się powoli pieniądze na reklamę na Facebooku, a jak jej nie kupię, to nikt mnie nie ogląda. Niestety algorytm nie jest dla mnie specjalnie łaskawy. Chciałem powiedzieć też, że jeżeli ktoś chciałby się u mnie pouczyć tego i owego, to jestem dostępny we Wrocławiu i na Skype'ie. Piszcie do mnie na fanpage i się dogadamy. Do zobaczenia w następnym filmie.